Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Kronik Myrtany. Jak widzicie, jestem w wilczym leżu. Tak wygląda moja postać, akurat ona nie zmieniła się od poprzedniego materiału. Tak wyglądają zadania, no i ten strażnik równowagi wykonamy, no bo to jest tak naprawdę przyjęcie do obwodnego kręgu. Jeśli chodzi o moją tutaj postać, taką mamy kasę. Ja potworzyłem jeszcze trochę mieczy. Posprzedawałem też żarcie w Sildba, którym wytworzyłem, bo jest taka opcja u kucharki. No ogólnie trochę się tutaj wszystkiego, jak widzicie, pozbyłem. Natomiast jeszcze przebiegłem przez całą mapę, no i znalazłem kilka opcji, jak jeszcze moją postać można wzmocnić. Jedną z nich jest Dirk, który, jak tutaj pohandlujemy, no to ma coś takiego, jak dwie ziołowe zupy trolla. No i to jest obrona przed wszystkimi broniami plus 3, więc warto, i jeszcze premia do maksymalnych punktów trafień plus 3, więc warto się zainteresować i te dwie rzeczy kupić. Z takich rzeczy, które jeszcze mogę kupić, no to muszę się udać do miasta, no i tam też zrobić małe zakupy, więc widzimy się już w mieście. I witajcie już w mieście, jestem tutaj w tym domu alchemicznym dwóch sióstr. Czemu to jestem? A, bo chcę jeszcze tutaj zainwestować w moją postać, kupując otwarty, nasiona i rośliny, dzięki czemu będę mógł wytworzyć jeszcze kolejne mikstury. Proszę bardzo, korzeń leczniczy, to potrzebuję, no i potrzebuję jeszcze tutaj nasion rośliny leczniczej. O, tego potrzebuję, bo inne nasiona to mam, a tutaj rośliny nie mam, więc potrzebuję tego bardzo w sumie. No i teraz mogę stworzyć mikstury regeneracyjne, mikstury leczenia, no i ulepszoną pełnię życia. Mam 29 menzurek, ale tylko 12 korzeni leczniczych, więc 12 właśnie tych mikstur mogę tutaj wytworzyć. Dostajemy ulepszoną, warto robić w pasie, pamiętajcie, w pasie uzdrowiciela. Kolejna to z nasion, no bo też kupiłem te nasiona, więc też mikstury leczenia, no i ulepszoną pełnię życia mogę stworzyć, bo mam roślin leczniczej 21 nasion, więc tylko 10. Dziękuję bardzo, no to stworzyłem. No i dzięki temu też mam tego więcej. Jeszcze w wilczym leżu, już poza nagraniem, kupiłem u Gretel książkę jedną. Proszę bardzo, trole, poprzeczytajmy, bo tego jeszcze nie miałem, a 150 punktów doświadczenia wpadło. No i tak wygląda ta pełnia życia, mam już 129. No i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak udać się do twierdzy Warthal, żeby przejść ten chrzest wody. No i widzimy się w twierdzy właśnie nad ranem. Moi drodzy, ale zanim jeszcze do Warthal, to tutaj jedną rzecz odkryłem. Ciekawą. Nie szukasz może jakiegoś lepszego pancerza? Bez urazy, ale to co masz teraz wygląda jakby miało się zaraz rozlecieć. Nie podoba ci się mój pancerz? Spokojnie, to tylko przyjacielska rada od kogoś, kto przeżył już niejedną bitwę. Posłuchaj, gdy odwiedzałem Nordmar, pomogłem jednemu z przywódców tamtejszych klanów. W ramach podziękowania przekazali mi jeden ze swoich pancerzy. Naprawdę solidne rzemiosło. Niestety, niezbyt dobrze na mnie leży i zwyczajnie mi w nim gorąco. Ja tam wolę mieć na sobie coś lżejszego. Jeśli jesteś nim zainteresowany, to może trafić w twoje ręce. Od tak sobie oddasz mi go za darmo? Tutaj pojawia się mały problem. Pancerz swoje już przeleżał i nie jest w najlepszym stanie. Ale znam kogoś, kto chętnie go naprawi. Wystarczy, że przyniesiesz mi trochę złota i potrzebnych materiałów. Czemu chcesz mi pomóc? Ta zbroja i tak się tylko u mnie kurzy. Nie mogę patrzeć, jak biegasz w tych łachmanach. Dobrze, zajmę się tym. Przynieś wszystkie przedmioty z listy, a ja zajmę się resztą. No i proszę bardzo, materiały na pancerz od Griffam, dostaliśmy coś takiego. No i zobaczmy, czego potrzebuje. 1200 sztuk złota, bryłka magicznej rudy, to nie jest problem. Skóra wilka z Nordmaru też mam, niedźwiedzia, czarnego niedźwiedzia, kieł trolla. Boli mnie kasa, no ale nie po to tutaj trochę chomikowałem, żeby teraz nie móc wydać, więc mam wszystkie składniki. Mam wszystkie składniki. Doskonale, wróć do mnie za dzień lub dwa. Wszystko powinno być już wtedy gotowe. Okej, okay, dlatego teraz przyszedłem, no bo stwierdziłem, że kurde, w sumie lepiej wam to szybciej pokazać, no i będę miał nową zbroję, no bo ta, którą mam obecnie, nie jest wcale zła, aczkolwiek zawsze mogłaby być lepsza, taką mam nadzieję, jeśli chodzi o tą zbroję. No i moi drodzy, ja biegnę, mam nadzieję, że pokażę wam jeszcze jakąś ciekawostkę, no ale jeśli nie, no to spotkamy się już w twierdzy Warthal.
Nie wiem, czy moi drodzy widzieliście to, ale to był właśnie jakiś duch, który po prostu zniknął. Proszę bardzo. Tak to wyglądało. On normalnie jest szybszy chyba, więc biegnie, więc to nie jest tak, że on tutaj się po prostu pojawia. Moi drodzy, ja zawitałem jeszcze do mojego domu, żeby wam pokazać tutaj mojego psa, bo mogę mu nadać w ogóle imię. Proszę bardzo. I niech będzie może... Tak, żeby nie było. Możemy też wykonać z nim jakieś czynności, proszę bardzo. Co nowego? Co słychać? No widzicie, takie są czynności. Z moim tutaj pieskiem. No, ale już wam nie będę przedłużał i faktycznie pójdziemy do Warthal. Tutaj jeszcze daliście mi wskazówkę, żeby poszukać kogoś w Sildbach, kto by się tym psem zaopiekował, więc na pewno to też będę chciał zrobić. No, i co moi drodzy? Do twierdzy! No i jestem nad ranem, jest trzecia w twierdzy Warthal. No i mogę zagadać już do Kessela. Mogę teraz dołączyć do Wodnego Kręgu? Wykonałeś swoje zadanie. Szerzyłeś ład i równowagę w imię Adanosa. Jesteś gotowy, by dołączyć do naszej organizacji. Zgodnie z tradycją, muszę wprowadzić cię do kręgu poprzez obmycie cię z wszystkich twoich dawnych win. Jest takie jedno specjalne miejsce, gdzie już wiele wieków temu spotykali się wszyscy wyznawcy Adanosa. Dziś jest już trochę zapomniane, ale nigdzie indziej nie czuć tak mocno obecności naszego pana. Nie możemy tego zrobić tutaj? Wiem, że sytuacja nie jest najlepsza, ale nie możemy zapominać o korzeniach Wodnego Kręgu. Jeśli to się stanie, nawet gdy przetrwamy ten trudny czas, to lichwiarz osiągnie sukces. Dobrze, ruszajmy. Będzie bezpiecznie, jeśli się rozdzielimy. Nie będziemy przynajmniej zwracać na siebie uwagi. Spotkajmy się w spalonej chacie przy rzece prowadzącej z Silbach do wybrzeża Topielców. To zaraz obok tego drewnianego mostu, który niedawno naprawiono. Który pomogłem naprawić, chciałem powiedzieć. No dobra, to krótkie cięcie i widzimy się już przy tym moście. No i moi drodzy, ja właśnie, jak widzicie, docieram do tego mostu. Proszę bardzo, zaktualizowało się strażnik równowagi. Nigdzie nie widzę Kessela przy spalonej chacie. Może jest gdzieś w okolicy. Powinienem rozejrzeć się w obrębie chat i po drugiej stronie rzeki. No i proszę bardzo, no i ja już go widzę. A czemu z tej strony przybyłem? A bo no, bo spotkałem jeszcze dwóch orków. Niedaleko miejsca, w którym w ogóle wylądowaliśmy na samym początku rozgrywki, więc ich pokonałem. Dobrze, że jesteś. Im dłużej tu przebywamy, tym na większe ryzyko się narażamy. Ruszajmy. No i pięknie, moi drodzy, wstaje nowy dzień i ja biegnę z Kesselem przyłączyć się do Wodnego Kręgu. No, cudowne po prostu rozpoczęcie dnia. Nie zapominajmy, że jeszcze potrzebujemy tą zbroję, którą zamówiliśmy w sumie zdobyć przed wyprawą do twierdzy Warthal, więc te dwa dni będziemy musieli jeszcze poświęcić, bo chyba jak skoro mówię o dwóch dniach, jeden, dwa dni, no to na pewno dwa dni będą potrzebować, więc fajnie sprawa wygląda. Jeśli chodzi o złoto, bo wam jeszcze nie wspomniałem, to, że tyle mam kasy, no to nie dość, że posprzedawałem przedmioty, to jeszcze w slumsach można spotkać tych opiekunów slumsów, no i okazuje się, że można ich znowu pobić i odzyskać złoto, które im zapłaciliśmy za pozbycie się krzykaczy. Taka sprawa, bo oni nas atakują. Fajnie, fajnie. Prawie zapomniałem, jakie to miejsce jest piękne. Pamiętam, jak przed wieloma laty byłem tutaj podczas mojego dołączenia do kręgu. Ile się zdążyło zmienić przez ten czas. Ale nie o tym teraz. Wejdź do wody i obmyj się ze swoich grzechów przeszłości. Niech Adanos uświęci twoje ciało i umysł, byś miał siłę kroczyć jego ścieżkami. Okej, okay, czyli mam wejść do wody teraz? Okej. Okay. Powinienem zdjąć pancerz. Okej, okay, rozumiem, Marvin, aluzję i proszę bardzo. Ten dźwięk to chyba oznacza, że mi się gildia zmieniła, nie, dalej obywatel. Marvinie, od tego momentu jesteś sługą pana wody i oceanów. Równowagi i porządku.
Pamiętaj, że ta służba jest świętym sekretem i dożywotnim powołaniem. Witam cię w wodnym kręgu, bracie Pierścienia. Niech Adanos będzie z tobą. Przyjmij te dary jako wyraz mojego szacunku i uznania. Przykro mi, że nie możemy bardziej celebrować tego momentu, ale czas wracać do ruin. Mamy miecz do zdobycia. Tak jest, Kessel. Biegniemy do ruin. Ja natomiast ten pierścień, który dostałem, no to w sumie nałożę między ostrzami. Obuchy mnie tak nie interesują jak pierścień wodnego kręgu. Proszę bardzo, nakładamy. No i zobaczymy, bo chyba są rozsiani członkowie wodnego kręgu na Archolos. Więc zobaczymy, czy któregoś nie spotkamy. Pamiętam, że była tradycja pokazywać pierścień. I wtedy była opcja po prostu sprawdzenia, czy ktoś do niego należy. No to moi drodzy, ja biegnę i spotkamy się pewnie w mieście. O, co za sytuacja, widzicie? Coś pokazało, że nie powinienem używać tego pancerza w miejscach publicznych, więc bardzo dobrze, że w sumie zdecydowałem się na inny pancerz, no bo z tym miałbym problem. No, kto by się spodziewał, taka sytuacja. No nic, nie pozostaje mi nic innego, jak podążać dalej. No i oczywistością jest, że pierwszą osobą, do której mogłem uderzyć tutaj w Silbach, jest Maglochwar. No i się okazuje, że ma dla nas specjalny dialog. Ej ty, kto by pomyślał, wola Adanosa rzeczywiście pełna jest niespodziewanego. Witaj w wodnym kręgu, przyjacielu. Mój dom stoi dla ciebie otworem tak długo, jak kroczyć będziesz ścieżką sprawiedliwości oraz równowagi. Rozgość się i weź wszystko, czego potrzebujesz. Nie mamy klucz Lokwara, proszę bardzo. Pohandlujmy. Klucz Lokwara, tutaj się nic nie zmieniło, on ma ten eliksir magicznego potencjału, ale to kosztuje 3500. Powariowali twórcy, ale kto chce, może kupić. Proszę bardzo, możemy otworzyć te drzwi, które tutaj są. Mamy miksturę odnowy many, mamy pełnię życia. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu nie można tutaj wejść. Okazuje się, że po prostu trzeba poczekać na moment, w którym przystąpimy do wodnego kręgu. No i wtedy magicznie klucz dostajemy. Czyli nie magicznie, ale wiadomo. I kufry mamy otwarte. Więc proszę bardzo, bryła lodu, ekstrakt, eliksir leczniczy, zmniejszenie potwora. Mam co sprzedawać, więc będę mógł mieć troszkę więcej hajsu znowu. No i proszę bardzo, pierścień wodnego kręgu, eliksir wzmocnienia i mikstura odnowy życia. Dzięki temu mamy trochę tutaj kolejnych rzeczy, które mogliśmy wziąć. No widzę, że bryłę lodu mogę spokojnie sprzedać. A poza tym nic ciekawego tutaj nie ma. Ja lecę dalej i pewnie spotkamy się w mieście, bo w sumie chciałbym w końcu też skoczyć i zacząć zbierać te przygotowania. Zacząć przygotowywać się do wyprawy do Warthal, więc sprawdźmy, czy mam wystarczająco dużo many. Mam. Wybierz lokację, no i proszę bardzo, kapliczka Danosa w mieście. No i też z tymi magami warto by, wydaje mi się, pogadać, bo oni w sumie mogą tutaj ze mną pogadać. Który ma imię? Kobus, ty masz imię? Ja wolałbym zostać w... Ten nie chce ze mną gadać, okej. Laudus. Mam dla ciebie właściwie magiczną runę, ale nie wiem którą, więc nie będę zagadywał. I jeszcze jest Patracjan. Hej. O, mogę pokazać pierścień. Hej. I mana plus 5. Miej w opiece swoje dziecko. Pomagaj mu w zwalczaniu przeciwności i sprawiedliwie oceniaj jego uczynki. A jeśli pobłądzi, sprowadź go na dobrą drogę. Czy mogę u ciebie uzupełnić swoje zapasy? Oczywiście, chłopcze. O, i pohandlujmy. Pohandlujmy. Dobra, widzę, że coś ma. Szczaw królewski ma, eliksir zręczności, smoczy korzeń. No to kupimy w sumie, tak. Eliksir zręczności i tutaj eliksir magicznego potencjału. To jest strasznie drogie. Dobra, zręczności, szczaw królewski, smoczy korzeń. I korzeń leczniczy ma, no to też kupmy. I nasiona, nie ma nasion leczniczych. Ale korzeń leczniczy też kupmy. No to trochę się z kasy znowu... Tutaj
No nie mam kasy, po prostu nie mam kasy, wypłukałem się, dosłownie się wypłukałem. Ale no tutaj eliksir możemy wypić, no mamy 234, no to wypijmy jeszcze. Proszę bardzo, a z tego coś zrobimy, mamy jeszcze dwa smocze korzenie, szczaw królewski, tutaj menzurki, może coś się uda. No i chodźmy w sumie do tej twierdzy Warthal, bo warto by było w sumie to zadanie jak najbardziej kontynuować. Gdzie jest twierdza Warthal, proszę bardzo. Mogę ponownie założyć pancerz wodnego okręgu. Świetnie, ale wolałbym mieć normalny, wiecie, więc... Słyszałem o twojej inicjacji na członka wodnego kręgu. Od początku mówiłem Kesselowi, że świetnie nadajesz się do tej roli. Od teraz, gdy pokażesz się któremuś magowi wody z pierścieniem wodnego kręgu na palcu, będzie on mógł zaoferować ci dodatkowe szkolenie lub towary. W innych czasach powiedziałbym, że możesz też liczyć na naszych ludzi w terenie. Ale cóż... Sam doskonale widziałeś, czego dopuścił się Volker. No proszę bardzo. Możesz nauczyć mnie kręgów magicznych? Nauka tej sztuki potrafi przerosnąć niejednego zdolnego nowicjusza, ale w tym momencie potrzebujemy każdej możliwej łaski Adanosa. Przyjdź do mnie, jeśli będziesz chciał dowiedzieć się czegoś o magii wody, a tutaj coś dla ciebie, na dobry początek. Eliksir ducha, proszę bardzo. Naucz mnie... No i mogę faktycznie uczyć się kręgów magii i nie potrzebuję do tego książek. Spoko, chyba. Nauczysz teraz, gdy należysz do wody. No i też many mnie może uczyć, nieźle. Czyli pierwszy krąg kosztuje 20 punktów nauki, ciekawe. A jakbym chciał się uczyć z książek, no to mamy pierwszy krąg, okej. 10. Czyli to normalna praktyka. Dobra, ale wypijmy sobie też tą miksturkę, którą dostaliśmy, czyli eliksir ducha. Mana 164, całkiem nieźle, Kessel. Zacznijmy przygotowania. Doskonale. Chodźmy, rozpalimy ognisko i na spokojnie wszystko omówimy. No nie, zminął prawie cały dzień, ale w sumie dobrze, bo i tak czekam na pancerz. Przede wszystkim będziemy potrzebowali sprzętu. Mowa tutaj zarówno o rzeczach, tak oczywistych jak pochodnie czy liny, ale także o narzędziach. Wilczy synowie spodziewali się, że przyjdzie im sporo kopać. Przywlekli tu sporo kilofów, łopat, pił i innych narzędzi. Nie brakowało im także podstawowych materiałów budowlanych. Odratowałem co mogłem, ale nie jest tego zbyt wiele. Na szczęście wodny krąg ma kilka swoich skrytek z różnymi przydatnymi materiałami. Postaram się zdobyć wszystko, czego potrzebujemy. Może też mógłbym coś zdobyć? Jasne, kilka dodatkowych krzesiw, mikstury czy złoje. Mogą okazać się przydatne, gdy już będziemy tam w środku. Możesz popytać ludzi, którzy winni ci są przysługę. Pamiętaj tylko, by nie przesadzić. Im więcej ze sobą weźmiemy, tym trudniej nam będzie się przemieszczać. Kolejną rzeczą, bez której nawet nie mamy co myśleć o schodzeniu w dół, jest oczywiście jedzenie. Riordian zaoferował się, że załatwi transport prosto z klasztornych piwnic, więc raczej nie mamy się o co martwić. Sądzisz, że te zapasy nam wystarczą? Sytuacja wygląda tu podobnie jak z narzędziami. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby dostarczyć nam trochę prowiantu bez zbytniego wchodzenia w szczegóły, to również możemy z tego skorzystać. Nie możemy zapominać, że twierdza przeszła swoje. Nic nam z rozjemcy, jeśli wszyscy utkniemy pod gruzami, albo nie będziemy w stanie przedrzeć się przez jakąś przeszkodę. Do ruin musi pójść z nami grupa pracowników, którzy zajmą się przekopywaniem zwalisk oraz stawianiem wzmocnień. Potrzebujemy kilku górników i cieśli. Przychodzi ci na myśl ktoś taki? Poznałem kilka takich osób podczas moich podróży. Oj, doskonale. No to zastanów się dokładnie, kogo byś chciał zabrać z nami, gdy już będziesz pewny. To wrócimy do tego tematu. Będę musiał ich tutaj sprowadzić tak, by nikt ich nie śledził. Żeby przypadkowo niczego nie wygadali. No i oczywiście, żeby nic ich po drodze nie zjadło. A oczywiście pracownicy są efektywni jedynie, jeśli otrzymają rozsądne polecenie od doświadczonego szefa. Będziemy potrzebować specjalisty od przekopywania się przez zawalone groty i... kogoś, kto potrafi rozpoznać spróchniałe drewno na odległość. Tutaj oszczędzę ci rozmyślania, wybrałem dwóch odpowiednich kandydatów. Strażnik Duster i Varin, były kapitan gildii kupieckiej. Obu znajdziesz gdzieś w porcie. Skąd pewność, że to odpowiedni kandydaci?
Wodny krąg sporo operował w porcie. Mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy jednego i drugiego kandydata. Nadadzą się. Szczególnie, że ten drugi jest aktualnie bez pracy. Dobrze, zajmę się tym. Dochodzimy do ostatniej sprawy i niestety muszę przyznać, że Riordan ma rację. Zdecydowanie potrzebujemy więcej wojowników. Walka na placu jasno pokazała, że nawet z pomocą Adanosa możemy nie poradzić sobie z tymi przeklętymi nieumarłymi. A niestety większość zdolnych wojowników, których znałem, została wymordowana przez tego przeklętego Volkera podczas ataku na nasze miejsce spotkań. Dlatego właśnie będziesz musiał odnaleźć ludzi, którzy nie boją się wyzwania i ruszą z nami w głąb ruin. Ich motywacja nie ma większego znaczenia. Czy zrobią to z przyjaźni do ciebie jako spłatę dawnego długu, dla łupu, czy ze zwykłej chęci przygody, nie robi to większej różnicy. Najważniejsze, by potrafili poradzić sobie w walce i nie uciekli na widok pierwszego zagrożenia. Wiesz, gdzie mogę znaleźć takich wojowników? Z pewnością natrafiłeś już na kogoś takiego. Ale jeśli nikt nie przychodzi ci do głowy, no to możesz spróbować zapytać Helgi w portowej karczmie. Przynajmniej ja bym tak zrobił, gdybym potrzebował informacji. Niegłupi pomysł. Odnajdę tych wojowników. Myślę, że 4 osoby w zupełności wystarczą. Nie wiemy, jak wąskie okażą się podziemne korytarze. Musimy ograniczyć liczbę osób wewnątrz do koniecznego minimum. No dobrze, to chyba wszystko. Masz może jeszcze jakieś pytania? Co mam powiedzieć wojownikom? Że mogą zdobyć skarby z wnętrza fortecy, że będą mieli okazję przeżyć prawdziwą przygodę, cokolwiek. Co ich tutaj zaciągnie? Niech po prostu dotrą na miejsce. Przedarcie się przez te wszystkie bestie w lesie będzie dla nich dobrym sprawdzianem umiejętności. Nie ma bestii w lesie, wszystko załatwiłem. Stary, jaki sprawdzian? Nie łatwiej byłoby po prostu zaatakować lichwiarza? Widziałeś, jak poszło Jonowi. Volker jest nietykalny tak długo, jak długo pozostaje tu wysłannik. Zabicie go w biały dzień i tak jedynie pogorszyłoby sytuację. Musimy go zdemaskować. A do tego potrzebujemy najpierw przekonać magów wody. Naprawdę potrzebujemy tego wszystkiego? Widziałeś tych wszystkich martwych? Poszukiwaczy przygód i wilczych synów? Nie żyją, bo nie byli odpowiednio przygotowani do wyprawy. Nie popełnimy ich błędu. Wszystko jasne, zabieram się do roboty. No doskonale, w takim razie ja zajmę się pozostałymi przygotowaniami. Niech Adanos będzie z tobą, chłopcze. Okej, okay, no to będę szukał. Jeszcze Kessel, ucz mnie. Ucz mnie. Widzę, że kuszę ma tylko, okej. Okay. To na razie starczy. Riordan, masz jakieś tutaj jeszcze coś do zagadania? Masz. Jak to jest z tym Wolfzak i Vardal? Tobie też to sprawia problem, co? Właściwie, tak jak większości mieszkańców Archolos. Miejsce to od dawien dawna nazywano twierdzą Vardal. Niegdyś urzędował w nim jeden z najbardziej osławionych generałów Wilczych Synów, pokonany dopiero przez myrtańskich najeźdźców. Według podań, Vardal wybudowano, by chronić legendarny grobowiec Wolfzaka, pierwszego władcy Archolos, znajdujący się głęboko pod ziemią tego półwyspu. W ten sposób oddano mu cześć oraz zabezpieczono wielkie skarby, jakie zgromadził podczas swoich podbojów. Dlatego dzisiaj mamy ruiny Vardal i ruiny Wolfzake, a w domyśle ruiny twierdzy i ruiny grobowca. Słowa te nawet dzisiaj wywołują strach wśród mieszkańców wyspy, głównie ze względu na straszny los, jaki spotkał ostatnich obrońców twierdzy. Okej, okay, dobra. No to moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć wykonywać te zadania, czyli przygotowania do wyprawy, proszę bardzo. No jest trochę. Kilku doświadczonych pracowników. To ostatni moment, by komuś pomóc i zdobyć jego zaufanie. Kessel sam zajmie się rekrutacją, dlatego mam nie rozmawiać z kandydatami, tylko podać mu ich imiona. Okej. Okay. Pracownikom musi przewodzić ktoś doświadczony w swoim rzemiośle. Kessel powiedział, że mam zerwać zarówno Dastera, jak i Varina.
Okej, no to stocznia. Po ziemiach warto, ale przyda się więcej doświadczonych wojowników. Warto z Helgą pogadać. I jeszcze jeden sposób, dzięki któremu lepiej przygotujemy się do wyprawy. Wiele biegałem po wyspie i pomagałem ludziom w najróżniejszych problemach. To idealny moment, by poprosić ich o przysługę, więc poproszę. Robota dla twardzieli. Okej. Cztery dodatkowe osoby. Dobra. Siła robocza, Duster, Varin i wyszkoleni ludzie. No i dobra, moi drodzy, to ja w takim razie biegnę. No i spotkamy się przy osobach, które będę werbował. Werbował, ale trudne słowo. No i mamy następny dzień. No i zgodnie z sugestią Kessela zapytam Helgę. Sprzedajesz jedzenie w większych ilościach? Jeśli klient ma pełną sakwę, to mogę przygotować całą ucztę. Oczywiście nie opróżnię całej spiżarni dla jednej osoby, bo co bym później zaserwowała reszcie? To jak? Ile chcesz za pakunek prowiantu? Jeśli jest dla ciebie, to potraktuj to jako prezent. Dość mi już pomogłeś do tej pory, ale jak się dowiem, że powiedziałeś komuś o tym, że rozdaję żarcie za darmo, to pożałujesz. Dzięki, Helga. No i potrzebuję informacji. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Szukam wojowników do bardzo niebezpiecznego zadania. W moim zawodzie już zdążyłam się przekonać, że niektóre informacje niosą więcej problemów niż złota. Więc nawet nie będę cię pytać, co to za misja. A jeśli chodzi o wojowników, zastanówmy się... Właściwie to jeden z nich siedzi tuż obok. Facet jest wielki jak góra i tylko straszy mi pozostałych klientów. Mówił, że nazywa się Ben. Jeśli go stąd weźmiesz, to będę ci dozgonnie wdzięczna. Jest jeszcze taki jeden facet, co to zawsze przechwala się swoimi wyczynami i wyprawami. Nawet chciał mi kiedyś wcisnąć książkę o wszystkich jego osiągnięciach. Miał takie ładne imię... Griff. Z tego, co kojarzę, to aktualnie przesiaduje w gildii kupieckiej i próbuje sprzedać wszystkie rupiecie ze swoich wypraw. Miałam tego nie rozpowiadać, ale jakiś czas temu był tutaj ten paladyn, Kandak. Wyglądał na przygnębionego i kupił kilka butelek alkoholu. W tej jego zbroi można się było przejrzeć. Gdybym to ja szukała kogoś do walki, to z pewnością chciałabym kogoś w takim pancerzu. Chyba udał się szukać spokoju w klasztorze, czy coś takiego. Był też ten Nordmarczyk, co tylko narzekał całymi dniami, jak to gorąco jest na tym naszym Archolos. Podobno tam na północy już dzieci uczą się polować na trolle. Kto wie, może gdy nie komentuje pogody, to naprawdę jest niezłym wojownikiem. Nikt więcej nie przychodzi mi już niestety do głowy. Informacja na koszt firmy. Podziękuj Kesselowi. Skąd wiesz o Kesselu? Chłopcze, mam swoje źródła. Dalej się o tym nie przekonałeś. Poza tym uważaj na ludzi Volkera. Sporo o ciebie pytali. Gdyby ktoś pytał, to ta rozmowa nigdy nie miała miejsca. No i dziękuję bardzo, Helgo. No i tak jak słyszeliście, mamy tutaj kilka opcji do wyboru, no i wam pozostawiam wybór. Ona akurat przedstawiła czterech wojowników, ja ograniczyłem się do pięciu, no bo już pobiegałem w tej nocy i popatrzyłem, którzy wojownicy są chętni do wyprawy. No i mamy dużego Bena, mamy tutaj Garda, mamy też Griffa, tak jak wspomniałam, mamy Kantaka, no i jeszcze mamy Havarda, który szkoli wojowników w Sildbach. No i spośród tej piątki chciałbym, żebyście wybrali czwórkę. Ankieta jest już aktywna od wczoraj, od piątku, ten odcinek mamy w sobotę, więc jestem ciekaw waszych decyzji, no bo muszę jakoś ograniczyć ten wybór, a to są najlepsi wojownicy. Patrzyłem pod kątem tego, ile mają siły, jaki mogą nosić pancerz, no i w sumie wybrałem właśnie tą piątkę, a wam zostawiam wybór ostatecznej czwórki. Varinie. Hej, ty. Długo zamierzasz tkwić w tym porcie? Chyba już ci mówiłem, czemu tu jestem, nieprawdaż? Poza tym, cóż lepszego mam do roboty? Jedyne statki, które kursują, to te z więźniami, płynącymi na Korinis. Szukam ludzi do wyprawy. Słyszałem, że na wyspie nikt inny nie zna się na drewnie tak dobrze jak ty. Wypływasz w otwarte morze? Miałem na myśli wyprawę do podziemi. Twoje wsparcie byłoby tam równie nieocenione, co na morzu. To jak będzie? Dogadamy się? Gdzie i kiedy mam się stawić? Tak szybko, jak tylko możesz. Ruiny Vardal. No, no. To się nazywa niecodzienny cel wyprawy. Cholera.
Wszystko jest lepsze niż sterczenie tutaj z lunetą w ręku. Widzimy się na miejscu, chłopcze. No i super, mamy jednego z siły roboczej, drugi to jest tutaj. Pamiętam, że Duster właśnie powinien być na tych murach, więc od razu dwóch zgarniemy. Zajmiemy się też ekipą, czyli tymi paczkami, które mogę od ludzi, którym jakieś przysługi zrobiłem. To już Helga mi dała taką paczkę, zresztą pokażę wam, jak to wygląda. To jest ta paczka od Helgi, prowiant. Otworzę dopiero w środku pakunek, więc nie mogę go wcześniej otworzyć, no szkoda. Ej, był tu Duster. Szukam Dustera. Tutaj go nie ma. Z tego, co mi wiadomo, udał się w okolice lasu na południowy zachód od miasta. Jeśli to coś ważnego, to tam go szukaj. Okej, dobra, no to musimy znaleźć Dustera. No i tak naprawdę chyba zrekrutowanie Dustera skończy ten odcinek. Był taki... w sumie częściowo zebraliśmy ludzi, ale tak jak powiedziałem, ja chcę, żebyście wy zdecydowali o ostatecznym kształcie ekipy, którą zabieram do Wartkar, a pakunki też w sumie w przyszłym materiale byśmy mogli odbierać. Dobra, to ja polecę szukać Dustera i się zobaczymy, gdy go... Moi drodzy, ja cały czas biegnę, żeby znaleźć tego Dustera, ale jeszcze tutaj ten handlarz, moi drodzy, ma coś takiego, co by mnie interesowało, a mianowicie ma smażone mięso dzika i to jest spoko, bo będę potrzebował tego do potrawek z dzika, więc tak wam chciałem tylko pokazać, że jeszcze coś tutaj przygotujemy. No i ja biegnę znaleźć Dustera, chyba że w sumie znajdę wcześniej jakąś kuchenkę, gdzie mogę zrobić te potrawki. Tutaj widzę, że takiej kuchenki nie ma, więc chyba faktycznie następnym przystankiem będzie Duster. No i już widzę tutaj trójkę naszych strażników, w tym Dustera. Ej, ty. Tutaj jesteś. Właśnie cię szukałem. Mnie? O co chodzi? Jestem teraz trochę zajęty. Mam specjalne rozkazy od Rodericha. Mam dla ciebie propozycję pracy. Przygotowuję się do wyprawy i potrzebuję eksperta od pozbywania się sporych ilości głazów. Twoim zadaniem byłoby koordynowanie górników i ewentualne użycie prochu, tak byśmy mogli bez większych trudności zbadać całe ruiny. Sam nie wiem. Mam już całkiem przyjemną posadę w straży. Nie wiem, czy w tym momencie potrzebuję zmian. Otrzymasz specjalny zadatek na potrzebne wyposażenie. I to ja rozumiem! Bez porządnego prochu i solidnych lądów nie ma nawet co myśleć o wysadzeniu. Będziesz mógł zabrać ze skarbca tyle złota, ile tylko uniesiesz. Czyli mówisz, że będzie tam cały skarbiec do ogołoszenia? O, przyznaję, brzmi to zachęcająco. No ale cena niestety nie spadła, 400 sztuk złota musimy mu zapłacić. Świetnie, to powinno w zupełności wystarczyć. To jak będzie? Mogę na ciebie liczyć? Jest jeszcze jedna sprawa. Nie mogę się stąd ruszyć, dopóki nie załatwię tej sprawy z byczkami. Bezpośrednie rozkazy od Rodericha, sam rozumiesz. Sam bym wszedł, ale niezbyt przepadam za wysokościami, a tym głupkom nie powierzę więcej mojego prochu. Jedną beczkę już rozbili, wchodząc po drabinie. Weź te dwie beczki, wejdź na górę i rozstaw z jednej i drugiej strony tej kłody. Tylko uważaj, żebyś nie spadł. Wolałbym nie zbierać twoich resztek ze ścieżki. Zrobi się. Ej, w ogóle ta drabina tutaj wcześniej była, bo wydaje mi się, że nie. Siła robocza. Okazało się, że Duster nie może nigdzie się ruszyć, dopóki nie wykona rozkazu Rodericha. No i dobra, no to wchodzimy. Kurde, chyba jej nie było, bo parę razy tędy biegałem i tej drabiny nie znalazłem. Jeszcze raz zachęcam was, moi drodzy, do udziału w tej ankiecie. Ankieta niestety jest tekstowa, nie można było więcej niż 5 obrazków umieścić, więc niestety słabo. Dobra, tutaj claps lock by się przydał i teraz wejście. Dlatego jest tekstowa, bo nie mogłem więcej niż 5 obrazków. Mogłem 4, dlatego są 4. Dlatego jest 5, dlatego nie ma ankiety z obrazkami, a jest tekstowa. Gdzie tą beczkę mogę postawić? O, to za daleko? Muszę zejść niżej? No proszę bardzo. A dobra, teraz to mogę zaskoczyć. Łooo, trochę zabolało. Hej, ty. Wszystko gotowe. Doskonale sobie z tym poradziłeś. Czuję, że będziemy się świetnie dogadywać na naszej wyprawie. A z ciekawości,
bo przez to całe zamieszanie zapomniałem spytać, gdzie dokładnie wyruszamy? Do ruin Vardal. O-o. Vardal? Przecież ta twierdza jest przeklęta! Nie słyszałeś tych wszystkich legend? Spokojnie, byłem już tam z magiem wody Riordianem i oczyściliśmy cały przedsionek. Resztą zajmie się cały oddział wyszkolonych wojowników. Twoim zadaniem będzie jedynie dopilnowanie, byśmy mogli przejść. Dobrze, skoro tak mówisz, obyś wiedział, co robisz i niech ten skarbiec naprawdę będzie pełen złota. A co z tymi beczkami i pozostałymi strażnikami? Jeden z chłopaków zostanie na straży i będzie pilnował przejścia. Jeśli zobaczy, że orkowie chcą przejść, to zawali pół tego wzgórza prosto na ich puste łby. Czy oprócz wysadzania znasz... No owszem, mam za sobą trochę... Oczywiście nie za darmo. Ale patrzcie, no, ja mogę cię... tutaj już wiem wszystko, więc starczy. No to moi drodzy, tyle by było, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że materiał wam się podoba. Jeśli tak, zachęcam do jego skomentowania, zostawienia łapki pod odcinkiem, subskrypcji kanału, jeśli tego nie robicie. No i co, w przyszłym materiale zbiorę ekipę, czekam na wyniki waszej ankiety. Tak wygląda podsumowanie mojej postaci na chwilę obecną, tak wyglądają zadania, tak wygląda tutaj ekwipunek. No i co, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!